Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A dziś rozmawiamy o temacie, który, o którym wspominaliśmy Państwu, a o który nas poproszono, żebyśmy poruszyli osobno: o tym, że PiS. Dwaj ludzie, którzy teraz odsiadują słuszną, acz niską karę dwóch lat pozbawienia wolności, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, o używaniu ataku na rodziny na dzieci przez bezpiekę PiSu. To jest bardzo taki temat, który się wydaje szokujący. Jak w państwie, w którym oni twierdzili, że są bardzo demokratyczni, można w ogóle coś takiego robić? Ano można. Szanowni Państwo, ja może przypomnę takie rzeczy, które są organoleptyczne, których Tomek nie powie, bo to zawsze mu się głos łamie. W 2019 roku Tomek po pół roku Pegazusowania go po raz drugi, które niewiele wnosiło, czyli użycia przeciwko niemu broni, przeciwko terrorystom, które powodowało, że nagrywano nie tylko Tomka, ale całe jego otoczenie, jego rodzinę, jego znajomych, mnie, wszystkich w oku, ludzi w restauracji. Kompletnie bezprawna sprawa. W tej chwili ona jest przedmiotem śledztwa na polecenie sądu. Sąd się nie zgodził z umorzeniem śledztwa w tej sprawie. Oczywiście. Prokuratura Ziobry do tej pory, przepraszam za określenie, grała w sobie w wała. Liczymy, że to, że przejął kontrolę nad nimi, jesteśmy ba, jesteśmy pewni, Nie Liczymy, jesteśmy pewni, że pan minister Bodnar, pan prokurator generalny, mając kontrolę nad prokuraturą krajową, wyjaśni to. I tam była sytuacja taka, że w momencie, w którym założono tą tąkowitą, najbardziej inwazyjną z techniki inwigilacji. Rozpoczęto prowokowanie go do niewłaściwych zachowań. Rozpoczęły się ataki medialne na mnie, na niego, żebyśmy po prostu coś zrobili takiego, co byłoby niezgodne z prawem. Nie wiem, umówili się, pojechali, spuścili komuś manto, ale w pewnym momencie, ponieważ nic się nie działo po tych prowokacjach, to wysłali do niego do domu policję, chcąc wzywać jego zmarłą córkę wzywać na świadka do jakiegoś postępowania, mimo że postępowanie oni prowadzili. Mimo że sprawdzenie, czy ktoś jest martwy, czy nie, to jest podstawowa rzecz, to jest kilka kilkanaście sekund w systemie PESEL. Mimo to, po odmowie i po uzyskaniu informacji, że osoba, którą rądają przesłuchanie nie żyje, chcieli wchodzić do mieszkania Tomka i po prostu i przesłuchiwać, no matka dziecka po prostu szalała, i tego typu rzeczy robiono. To nie były przypadki. Bo potem jak panowie wyszli i, i, i no, zrezygnowali, to jeszcze ktoś im kazał wrócić. Tak samo jeden ze współpracowników wieści miał historię, w której użyto człowieka, który był kolegą jego syna, do tego, żeby zaatakować jego i jakby to powiedzieć, uprzykrzyć mu życie. W moim przypadku było to tak samo. Ja sobie nawet pozwoliłem w 2021 roku napisać publicznie do ówczesnego rzeźnika praw dziecka, pana Mikołaja Pawlaka, który który, który, którego byłem pacjentem, podobnie jak wiele osób, że jest znany mi fakt, że jest współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wcześniej Urzędu Ochrony Państwa. Ten wpis z sierpnia 2021 roku pozostał bez jego reakcji. Ja kilkakrotnie wnioskowałem o przesłuchanie go w charakterze świadka w różnych postępowaniach, właśnie na okoliczności jego współpracy ze, służbą, ze służbami. Jeszcze raz, drodzy Państwo, PiS wybrał człowieka, który współpracował ze służbami i powierzył mu nadzór nad dziećmi, i następnie on się zaczął interesować naszymi rodzinami, zakładać nam sprawy po to, żeby wywierać w ten sposób na nas naciski. Ja tam parokrotnie delikatnie sugerowałem to, bo to są te, tematy wrażliwe, natomiast on, oni właśnie w ten sposób wywierali na nas presję. W ten sposób też potraktowano panią Magdalenę Felix, którą też dokładnie w ten sam sposób rzeźnik praw dziecka, bo to były rzeźnik praw dziecka, bo to jest najlepsze określenie, działał. Mieliśmy do czynienia z używaniem służb specjalnych w koordynacji z tego. To jest, Tomku, metoda putinowska. Mój kolega zadał mi pytanie, które sprawia, że my się z państwem dzielimy. To może nie jest jakiś taki specjalnie nośny temat dla zasięgów, natomiast to jest temat, o którym Państwo powinniście wiedzieć, do czego był zdolny PiS i, do, i co tak naprawdę robił. Że oni używali metod, których nawet nie używała służba bezpieczeństwa. W czasach, kiedy tego, że gdzieś tam były jakieś granice. PiS. Nie miał tych granic ludzie PiS i yy, mój kolega zadał bardzo takie sensowne pytanie, od kogo się oni tego nauczyli? Kto im powiedział, bo to nie są polskie metody, nawet gdyby byli po słynnym lesie, czyli po słynnej szkole wywiadu, to by się nie nauczyli yy, tych metod, ponieważ tam nie mówi się o tym, żeby w ten sposób yy, działać nawet na terytorium wroga. Żeby w taki sposób po prostu uderzać i w taki sposób w ogóle prowadzić. To nie jest jedyne przypadki. W taki sam sposób, na przykład, w drugiej połowie 2020 roku, dokładnie ja widziałem zapisy z września, z, to jest z, takiego, z takiej bazy, centralnej bazy zainteresowań operacyjnych, zaczęto inwigilować pełnoletnią córkę Romana Giertecha. Również kompletnie bezzasadny, podobnie jak jego żona. To są właśnie te takie momenty, w których zainteresowanie operacyjne jest przekracza po prostu tego, w której ewidentnie służby, polując na przeciwników politycznych, na polecenie Włosika i Kamińskiego, zaczynają szukać czegoś odnośnie ich rodzin. Czegoś, co pozwoliło dać im lewar. Czyli wiedzy, która pozwalałaby później kogoś szantażować. Na przykład, taką wiedzę na temat moich relacji posiadł Cezary Gmyz. Błędnie zinterpretował, o to nie to chodzi. Natomiast ewidentnie ja mam w tej chwili, jak będę teraz szedł do sądu i będę szedł do prokuratury z dużym pakietem zawiadomień ja złożę zawiadomienie dotyczące, żeby ocenił prokurator zachowanie Cezarego Gmyza. Znaczy ja po prostu powiem, że w mojej ocenie Cezary Gmyz szantażował mnie, groził mi, umił krytykę prasową w postaci takiej, że na pytanie o to, czy płacono mu składki emerytalne w Niemczech, on sam sobie z pensji, czy też jemu płacił TVP, odpowiedział Informacjami pochodzącymi właśnie z inwigilacji. W ten sposób PiS budował, to jest moim zdaniem od samego początku pomysł Kaczyński, akceptowany przez Kaczyńskiego, przez Kamińskiego, przez Głosika i uwaga, przez Dudę. Żeby po prostu wziąć, przepraszam za określenie, wziąć za mordę społeczeństwo. No bo jak można wziąć społeczeństwo? No, trzymając elity, tak zwane elity. No to jak zwał, tak zwał. Chodzi o ludzi, którzy mogą protestować, ludzi, którzy są w stanie generować jakieś zamieszanie. No to jak ich najprościej wziąć? Trzymać ich za twarz. I Tomku, to jest pytanie do Ciebie jako do fachowca. Po prostu, co wiesz na ten temat, bośmy wcześniej rozmawiali. Gdzie się, gdzie, gdzie, gdzie się kończy Twoja wiedza, gdzie się zaczyna spekulacja Skąd to się wzięło w ogóle i, i, i kto tym zarządza? Bo to, bo to nie jest polskie. To są metody stosowane przez Rosjan, przez Białorusinów. To są, to są typy. To, to, co oni robili, mówię o ekipie kaczyńskiego, bo tak trzeba powiedzieć, to, to była metodyka cała. Ktoś musiał im to dokładnie przekazać, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że to się. Pięć minut powie, jak tego używać, jak to zrobić, bo tutaj jest nawet e, temat związany z robieniem czegoś, czego żadne e, cywilizowane służby nie zrobią, bo tutaj w takich sytuacji, szanowni Państwo, e, później te sprawy z reguły kończą się w sądach, albo no, no, tego nikt by nie zaakceptował, to, to, to by był naprawdę to by był e, wielki skandal. W Rosji tego nie ma problemu. Takiego problemu. W Białorusi też nie ma. Jeżeli. Są działania polegające na tym, żeby w jakiś sposób werbować osoby nieletnie po to, żeby infiltrowały rodzinę figuranta czy figurantów. Bo normalne, że u nich zwróćcie państwo uwagę, ile razy występowała sytuacja. To ja się z tym też spotkałem w więzieniu najwięcej, że zamykane były całe rodziny. Po prostu zamykane były całe rodziny po to, żeby, szczególnie do tych ludzi, którzy byli podejrzani jakieś przestępstwa gospodarcze, prawda, to tak. I w ten sposób działali prokuratorzy, że najpierw, najpierw powiedzmy nie, mąż, to później żona, a no później się okazuje jeszcze na przykład syn, bo takie sytuacje były. Zobaczcie, tak samo atakowano na przykład e, ministra Banasia, tylko tutaj syn, syn był dorosły. Po prostu rodzinami, ale już w sytuacji, kiedy są atakowane Dzieci i dzieci mają być pewnego rodzaju tym lewarem. To jest według tego, co mówił Kaczyński i Kamiński. Oni mówili, że porządek można robić nawet brudną szmatą. Oni byli, to jest, od nich ta maksyma wychodzi. Oni robili sobie taki komfort psychiczny, że oni działają dla dobra państwa no tego robić nie wolno. Później dochodziło do tego, że potrafili robić pushbacki. Dzieciom potrafili działać tak w sposób naprawdę ohydny przy tym płocie na, na granicy polsko-białoruskiej. Gdzieś ta granica została przekroczona. Zwróćcie Państwo uwagę, co mówił rzeźnik praw dziecka, który zresztą podpisał on podpisał się pod, pod, pod dokumentami o zakupie Pegasusa. Nagle okazuje się, że rzeźnik praw dziecka podpisywał się pod Pegasusem. I rzeźnik praw dziecka, Szanowni Państwo, przy strasznej sprawie, naprawdę, pani Magdaleny Filiks, to można, ja nie chcę go oskarżać, ale, ale naprawdę... To nie było bez wpływu, ta, ta cała nagonka na panią, na panią Felix, na to, że, że Mikołaj, jej syn. Czyli na pewno to miało wpływ, natomiast przypomnijmy tak. w ogóle, skąd to się wziął? Janku, poczekaj, to... tylko dokończę. I szanowni państwo, rzeźnik praw dziecka w tej sprawie był zły, że go nagabywano, że on nie podejmuje czynności, i on powiedział, że mnóstwo jest u mnie klientów różnych ludzi, którzy tak się upominają. Czyli poka pokazał wyraźnie e, ludziom e, z, tych, z pierwszych stron gazy, tych, którzy protestują, byli za panią Magdaleną Felix, e, uważajcie, bo u mnie są sprawy na wasze dzieci. Jak ja tak, się tam. zaraz nie wezmę. Znaczy, to jest, to jest. Tak, natomiast on, oni, dlaczego oni dlaczego oni się rzucili na panią Magdalenę Felix? Dlatego, że ona zaczęła robić kontrolę w lasach państwowych. Tam siedział pan Matecki. To jest taka bardzo ważna figura w rozdaniu ziobry. Dużo ważniejsza niż by się wydawało. Hejter, człowiek, który właśnie dołożył, tak jak pan go powiedziałeś. Szanowni Państwo, nigdy nie ustalimy, czy to oni spowodowali śmierć syna pani. Felix w 100%, 95%, 5%, 15%, 50%. Nie wiemy tego. Nikt tego nie będzie nigdy wiedział. Pani Felix kiedyś napisała do Oskara Szawarowicza taki bardzo wstrząsający, przynajmniej mną, wpis na X, że mojemu synowi przenoszono Twoje wpisy. Nikt go nie zgwałcił, ale dzięki Twoim wpisom wszyscy tak myśleli. Jego koledzy tak myśleli. To jest coś, co jest karalne. Ja myślę, mam nadzieję, że pan Szaforowicz nie umknie wymiarowi sprawiedliwości, on jest głupi. Natomiast głupota w tym wypadku nie powoduje rozwanie nic, nic. Dwa, kiedy sprawa wybuchła, pan szafarowicz skasował swoje wpisy, za które do tej pory nie przeprosił, skoro uznał, uznał je za kłopotliwe, niewygodne. Wypadałoby jakoś publicznie zabrać głos, dlaczego je napisał, dlaczego je usuwa. To samo zrobił nasz były kolega Piotr Nisztor, który też wyrażał solidarność z Duklanowskim, facetem, go nazwano po imieniu. Wtedy tam się parę osób yy, zaakowało, jak trzeba. Pan Błażej Kmiecik, człowiek, który był szefem Komisji do Spraw Pedofilii yy, rządowej, która niewiele mogła, no się podał tak do, dosyć yy, może nie, nie z tego powodu, albo nie tylko z tego powodu, do dymisji dosyć spontanicznie. Odciął on, on w... się od nich zupełnie, pokazał, że, że nie chcieli on nic był... Wyraźnie powiedział, że ta sprawa powinna być ścigana przez prokuraturę, powinna być ścigana przez Krajową Radę Radiofonii Radio, i Telewizji. Za to, że w tej sprawie nie zrobił nic pan e, Krzysztof Czabański, szef mediów narodowych, za to, że w tej sprawie nie zrobił nic poza jakimś tam ogólnikowym wszczęciem sprawy pan Maciej Świrski, w mojej ocenie obaj panowie powinni ponieść odpowiedzialność karną, bo jeżeli cokolwiek oni są w ogóle do czegokolwiek potrzebni, nie mówiąc o tym, że Rada Mediów Narodowych jest po prostu duplikowaniem formuły Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kompletnie jest zgodna z konstytucją. Zrobiona tylko po to, żeby uniknąć ograniczeń konstytucyjnych nałożoną na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji? Ale to, że oni nie zrobili nic, wiecie, Państwo, kiedy w PRL-u, w 1984 roku coś nie zgrzytłynęło, coś się wydarzyło, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko nie miał zginąć. To nie był taki plan. Tam się coś, coś poszło nie tak. Proszę mi wybaczyć, ja nie mam zamiaru wchodzić w meandry ubeckich umysłów i tłumaczyć Państwu, na czym polegała genialna gra operacyjna, która się wymsknęła spod kontroli. Ale nawet wtedy... E Czesław Kiszczak uznał, że trzeba wytypować winnych i wsadzić kogoś do pierdla, bo po prostu nie może być tak, że w, w kraju socjalistycznym z praworządnością, że można mordować księdza i nie ma winnych. No więc wytypowano tych, co go porwali, i wytypowano tych, co byli blisko tych, co ich porwali. Oczywiście prawdziwi sprawcy nie ponieśli konsekwencji, bo niby dlaczego. Widocznie byli jeszcze użyteczni, jeszcze musieli popełnić parę innych zbrodni. To jest temat na zupełnie inny. Być może to jest temat nawet na ten kanał, bo jesteśmy na kanale Historia, ale to jest, drodzy Państwo, taka historia jeszcze żyjąca, to znaczy jeszcze żyją ludzie, którzy brali w tym udział. To jest historia, która pokazuje, jak bardzo kolejna władza jest uwikłana. Osiem lat rządów PiSu. Nie doprowadziło do ani krzty postępu w tym śledztwie, które było dotyczące prawdziwych przyczyn śmierci księdza Popiełuszki, mimo że w 2015-16 roku Andrzej Witkowski, człowiek, który prowadził to śledztwo parę razy i za, za pierwszym razem chciano go odsunąć, kiedy chciał postawić zarzuty jaruzelskiemu i Kiszczakowi, i za drugim razem go chciano odsunięto go dwa razy go w tej sprawie, bo poszedł za daleko i za ostro. To tylko tak odchodzimy od tematu. Wracamy do głównego. Oni, widząc, coś by się wydarzyło, nie odczuwali żadnego takiego wstydu z tego tytułu, że na skutek ich działań. Potomku, spójrz, nad, spójrz tak okiem zawodowca na tą całą konstrukcję. Przecież to, co zrobiono rodzinie pani Felix, to była operacja specjalna. Rzeczywiście, no, to, 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 to było zaplanowane krok po kroku, grillowanie. Po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I, i widzicie państwo, sa, samo to sa, samo to było ohydne, ale ja patrzę jeszcze z drugiej strony. To było tylko po to, bo jakiś ohydny bydlak, do dzisiaj mówią Matecki, weź mi zrób sprawę pośle, ośle, że jakiś ohydny bydlak był wściekły, że wyświetlane były ich układy w lasach państwowych. I rzeczywiście w lasach, przecież lasy były tym folwarkiem ziobry. Można było zrobić wszystko. Szanowni Państwo, to jest, to jest taka ochyda o tej synekurki, o to, co wyświetli i pokaże to, co o powiedział Donald Tusk, co będzie wyświetlone za kilka dni. Jak obsiedni, jak rak obsiedli nasze finanse, spółki państwowe. Gotowi byli zrobić wszystko. zamykać ludzi do więzień, a nawet wynika z tego, byli gotowi na to, że będą ofiary. Tak, oni, oni byli do tego przygotowani. Po to tylko, żeby zachować te swoje syne kurki. Telewizja potrafiła grillować ludzi. Przecież czy, zobaczcie, taki sam atak na syna Donalda Tuska, To już. To, nie dziecko. Tak. Jeszcze nie To, to nie chodzi o, kwestia, o kwestię wieku. To chodzi o osobę, przeciwko której jest ten atak, bo ten atak jest przeciwko ojcu. I to chodzi o to, jakie uczucia wiążą ojca no, z, 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 ze swoimi dziećmi. I, i, to, i, I to wykorzystują. Tak, ale to, właśnie to też jest dobre, bo teraz tak. przypomnijmy, ten sam mechanizm. Tusk, atak na syna Tuska. Marian Banaś. Atak na syna, atak tak. na syna, atak na Jakuba, Banasia. to jest na zasadzie takiej, nie możemy Ciebie dopaść, bo masz immunitet, hmm. to Ci wsadzimy syna. nie atak na córkę, proszę. Tak, mi. tak, kolejny. A atak, atak na, atak atak na, na, na dzieci córkę. też. Też i atak na córkę. Ty, atak, atak na dzieci. Tak. Mnie, atak... A tak, spowodowanie, spowodowanie u mnie, żebym zrobił coś złego. Ja bardzo dziękuję tym policjantom, bo nie zrozumie, Ja powiedziałem, że ja was nie mogę wpuścić. Zrozumcie, ja byłem i tłumaczyłem. Wy wiecie, że Sylwia nie żyje. Nie przyjdziecie do mnie grzebać i szukać e, w, takim, w, ta w takim celu. To, to ja tego nie zrobię. Nie wchodźcie tutaj, proszę. I pojechali. Dziękuję Wam policjanci. No to wiesz Tomek, no dziękuję, są, dziękuję ludziom, dziękuję, że nie wykonali bezprawnego. Janek nie, bo by to się skończyło tragedią, bo ja bym ich nie wpuścił, bo jeżeli ja bym ich wtedy wpuścił, to mnie by już nie było. Ja bym nie poradził sobie sam z sobą. Nie wolno w takiej sprawie wpuścić. I wiesz co, ale wiesz o co chodzi? Oni znali moją, bo to było już po pierwszym moim siedzeniu w więzieniu, wiedzieli, co się działo pierwszym razem w więzieniu, wiedzieli, jak no nie zawsze się tam grzecznie zachowywałem, jak to wygląda, i wiedzieli, że mogę się zachować tak, że oni będą z tego mieli jakiś pożytek, bo dla nich byłoby to idealne. I to jest to olbrzymie Tak, to jest, to jest, to jest to. A tu chodzi bardziej bardziej, ja, ja jestem nieistotny, ale chodzi bardziej o to, że matki, która przeżyła największą tragedię w życiu odeszło jej dziecko, y, też na, też śmiercią, śmiercią samobójczą, mają to wnosić, oni to zrobią i, i będą tak działać. Nie, to jest tak, że to jest tak, że oni dla nich dla nich to co jest robione, to co było robione, bo pamiętajcie. I teraz pauza, to jest Wąsik i to jest Kamiński. To są ludzie, którzy dali na to przyzwolenie, którzy w mojej ocenie, w mojej wiedzy inspirowali, to nie tylko przyzwalali. Szczególnie pod tym kątem aktywny był Maciej Wąsik, który miał takie hobby, że właśnie oglądał Tomka na kamerach, sobie życzył z monitoringu więziennego, który po prostu, jak ten. on był, są świadkowie, jak on się zachował, jak się dowiedział, że za pierwszym razem Tomek wyszedł, to on się po prostu przeraził. On nie mógł uwierzyć w to, że przecież to wszystko było tak poukładane, przecież to tutaj, przecież sędziowie, wszystko, jakim cudem. A w tym momencie, e, mówić, mówiąc tak brzydko językiem, tym skrewił im prokurator, po rozmowie ze mną, bo ja zadałem parę prostych pytań. Jeżeli w tej samej sytuacji procesowej jest jeszcze trzy osoby, są jeszcze trzy osoby, to jeżeli pan im ufa, tym, którzy pomawiają Tomka, oskarżają, to dlaczego te trzy osoby nie mają nawet zarzutów? I to, jest, to zostaje do dzisiaj. Dzisiaj to jest proces, który Tomko, przed szybko Tomkowi się toczy. I szczerze, ja nie wiem na jakiej zasadzie sąd w ogóle prowadzi ten proces, biorąc pod uwagę, że zeznania oskarżonych, są, bo to są wyjaśnienia, czyli. Zeznania wyjaśnienia od... dwóch ludzi, którzy siedzieli w więzieniu. A, tak, że, tak wie, wie, że ich wyjaśnienia obciążają w tej samej sprawie w ten sam sposób cztery osoby, a tylko jedna ma to oskarżenie. Dwa, <noise> y, że sąd. Y, Posługuje się, dopuszcza, żeby CBA wycinało sobie jakiś materiał dowodowy z nośników Tomka, nie oddając całego materiału pod osąd całego materiału. Wyobraźcie sobie Państwo tak, że zabrali po prostu nośniki, bo takie jest, zabrali telefony, komputery, laptopy i po sześciu latach, nie oddając nośników, kierują akt oskarżenia do sądu i nie można zobaczyć, co zostało zajęte. Nie można zobaczyć, Ale co było. Więc ja pokazuję, że to jest yy, materiał. Bez, bez dowodów na moją obronę. Ja te dowody przynoszę, czyli pokazuję. Tak. Prokuratura pomina dowody na moją obronę. Ja Pokazuje, pokazuję. które jest... były. Które były, były. Po, tym, po tym powinienem. Sprawa powinna być, ja powiem być uniewinniony, ale to naprawdę w szybkim tempie. Szanowni Państwo, ta, ten materiał, który dzisiaj, który dzisiaj jest w TVN-ie, dotyczący tych działań Grzegorza Postka i Gratu. Macieńskiego, to ja te materiały. Right, wystarczy right. tego, moje zeznania z 2017 z 2017 i 2018 roku. Ja o tych sprawach mówiłem. To ja właśnie, właśnie pokazałem, że chcą mi wręczyć łapówkę i nie wziąłem. I ja poszedłem siedzieć, a postych nie. Ten <laughs> który ja to robił. Szanowni Państwo, i oni posuną się do wszystkiego. Dlaczego ja to mówię? Posuną się do wszystkiego, żeby. Mm, osiągnąć cel. I to jest taka rosyjska metoda. Rzeczywiście, bo zwróćcie Państwo uwagę, na przykład, podam Państwu, Irak, Afganistan nie, nie byłoby możliwe, żeby jako zakładników na przykład były brane rodziny i dzieci, żeby, żeby wojska amerykańskie czy, czy wojska sojusznicze NATO posługiwały się tymi metodami. Poczytajcie Państwo o wojnie w Afganistanie. To było naturalne, że Rosjanie przychodzili i... I w ten sposób negocjowali, że, że będzie, będzie problem z rodzinami z dziećmi, jeżeli wy, jeżeli, wy będziecie, jeżeli wy będziecie tutaj nam coś robić. To jest wschodnia metoda, to jest rosyjska metoda. I tak samo metoda służb specjalnych, tak, Tylko ale rosyjskich. Ktoś tej metodyki, szanowni państwo, bo, bo my to mówimy w takim wielkim skrócie, tego się, ktoś to musi przeszkolić, tego ktoś musi nauczyć. To nie jest tak, bo, bo tych metod jest bardzo dużo. Zobaczcie Państwo, tutaj to jest cały taki konglomerat tych, tych metod. Tak samo metody dotyczące um, działań przeciwko um, tym wrogom PiSu politycznym y, przez dezintegrację. No, czyste działanie, ja, w jaki sposób dezintegruje się grupy przestępcze. Nie wolno tych metod używać do. Y, Ludzi, którzy są niewinni. No, dlaczego na przykład do środowiska dziennikarskiego, do środowiska aktorów, czy jeszcze innych ludzi, którzy byli przeciwko PiS-owi wrzucać tam agenturę? Po drugie, karmić tych ludzi materiałami z podsłuchów zakładanych nielegalnie. I na, tej, I na tej podstawie e, tworzyć tam dezintegrację i, i i straszyć człowieka, wiemy o tobie wszystko. I jeżeli dołożymy jeszcze do tego, do takiego człowieka, że e, ten człowiek e, ma problem z dziećmi, to on zrobi wszystko. To on zrobi wszystko. I oni się do tego posuwali. A to byli ludzie, którzy no, to nie mamy, mieli za, nie, żadnych zasobów. Na przykład, na przykład źle się wypowiadali o. E, Płocie, który, który, zbudował, który zbudował Wąsik. Źle mówił o Kaczyńskim i to wystarczyło, żeby na nich spadała ta machina służb specjalnych. Jak się Państwo dokładnie przyjrzycie całej operacji wymiany redaktora Tomasza Alisa w Newsweeku, to zobaczycie tam po prostu działania służb specjalnych. Działania służb specjalnych. Oblano go wywrotkami ekstrementów, z których nic później nie było. I człowiek stracił stanowisko. Nie będziemy mieli tej jest... Nie, nie. To, to, to polega na tym, drodzy państwo, że się bierze. Nie, jeżeli chcesz kogoś po prostu uderzyć, to w wielu wypadkach wystarcza nawet nie, nie trzeba Pegasusa. Wystarczy po prostu przejrzeć dane środowisko pod kątem relacji i napuszczać jednych na drugich. I to zrobiono w redakcji Tomasza Lisa, czyli po prostu. Potraktowano ją metodami służb specjalnych. Ja, drodzy Państwo, publicznie napisałem o tym, że Tomasz Lis jest na celowniku centralnego biura antykorupcyjnego na jesieni 2020 roku. No, w ten sposób mogłem go ostrzec. No, finalizacja zabawy potrwała trochę dłużej, bo została być może mu kupiłem trochę czas tym, tym że to publicznie napisałem, że tam jest jakaś akcja szykowana. Natomiast mamy do czynienia po prostu z metodyką. Redaktor Węglarczyk przyznał też. My, my ostrzegaliśmy redaktora Węglarczyka, że jest na celowniku, i przyznał, że, do, że jemu chciano zainstalować człowieka. Nie, że dostał propozycję. Tak. Pytanie jest tak. tak. On powiedział tak częściowo, jak powiedział w słówku, powiedział, że dostał tak. propozycję, żeby jeden z jego ludzi był wskazywany przez PiS. Tak. To jest, że to jest taka. Dowodem obiektywizmu redakcji, która nie jest pisowska, jest to, że wyznacza człowieka u siebie, który nie podlega redaktorowi naczelnemu, tylko tego. Ja mam wrażenie, że on na to przystał, i tym człowiekiem jest pan Andrzej Gajcy. No to... Bo to jest pan, pan redaktor Gajcy po prostu pisze takie brednie propisowskie. To jest człowiek, który zawsze znajdzie sposób, żeby napisać o pisie bardzo dobrze. Szanowni Państwo, bo to jest tak. Jak już za... sytuację Mencena. Który przyznał, że był szantażowany, on już powiedział, że jest szantażowany. Przez ludzi, którzy mają dostęp do akt prokuratorskich, bo on to bardzo ładnie zawęził. Tak. Był szantażowany sprawą swojego brata. Jego brat jest pod zarzutami i to jest skandalicznie, drodzy państwo, niezależnie od tego, jak oceniamy postępowanie brata pana, Toma, pana, pana pana Słowemira Mencena, to jest nie do pomyślenia, żeby w demokratycznym państwie prawa ktoś był pod zarzutami 10 lat. Nie było? To jest po prostu tego, jeżeli ktoś jest pod zarzutami 10 lat, to ktoś powinien za to zapłacić duże pieniądze odszkodowania panu Męcenowi, dlatego że on, on, to jest, to jest niehumanitarne. No to jeżeli macie coś do niego, jeżeli uważacie, że jest winien, to ja nie wiem, rok, dwa, wiecie państwo, powinno wystarczyć. No zatrzymujesz człowieka, stawiasz mu zarzuty, no to idź do sądu. A nie, że trzyma człowieka tak pod zarzutami. Wiecie, państwo, 10 lat pod zarzutami. Więc ja się nie dziwię, że pan Sław, Sławomir Męcen napisał o tym. Ja się tylko dziwię jemu, że później przywalał na dywagację o sojuszu powyborczym z pis -em. I jestem przekonany, drodzy państwo, niestety ja muszę to powiedzieć, że gdyby PIS-owi brakowało 10 posłów do większości, to tych posłów by dostarczyła mu Konfederacja i Przemek Wipler. I to nie jest moje przekonanie takie, wynikające z mojego, z mojej znajomości psychiki Biblera, którego rzeczywiście kiedyś znałem, poznałem bardzo dobrze, ale przede wszystkim z tego z wiedzy, konkretnej wiedzy o, tej, o ich układach. Mieliśmy wiedzę, że oni się dogadywali na rzeczy, że miała być, na początku miało być wsparcie rządu mniejszościowego, a po wyborach prezydenckich już pełna koalicja. No ale też ma sprawę, która, która się nie, nie. No właśnie, nie. nie to coś jest dziwne. Przemysław Wimper ma zarzuty niby błahe, bo dzisiaj zarabia według tej deklaracji, którą złożył w sądzie, horrendalne pieniądze 150 tysięcy miesięcznie. Natomiast został oskarżony o defraudację podobnej kwoty, więc ktoś może powiedzieć, jak to defraudował miesięczne zarobki, ale to było wcześniej. Był szefem fundacji i po prostu traktował tu pieniądze tej fundacji jako swoje prywatne. I dostał zarzuty z tego tytułu, on twierdzi, że później oddał te pieniądze. Szanowni Państwo, nawet jak oddał, to sytuacja pozostaje bardzo niefajna, to w ten sam sposób może się bronić pan Ryszard Czarnecki, ale były jakieś nieprzyjemności, a wyłudziłem e, tam ileś milionów, bo to było e, 100 tysięcy euro, to ileś set tysięcy złotych wyłudziłem, ale oddałem. Więc... Część oddałem. I co? Nic się nie stało. Właśnie. to no, tak trochę, drodzy Państwo, jakby złodziej, który wszedł do Monopolowego. W trzeba właśnie zaznaczyć sprawę e, Zbigniewa Stonogi. Rodzinę, A. żonę. Tak, to też jest, Również ten, tak, tak. Pamiętajmy, że e, Zbigniew Stonoga to był człowiek, o którego się. mu tortury w więzieniu. Tak. Jest. To jest człowiek, który, o którego się bardzo niewiele osób upominało z faktu tego, że. Zbigniew Stonoga jest, nazwijmy go, delikatnie kontrowersyjny, co nie oznacza, że można stosować wobec niego tortury. Tak. I to też jest człowiek, którego państwo demokratyczne wymaga tego, żeby wszystkie sprawy, które zostały zakładane w Stonodze zostały przepatrzone przez niezależnych prokuratorów, żeby to, co próbowano robić jego rodzinie, Zostało przepatrzone, bo to nie może być tak, że ktoś kogoś nie lubi, pan się wulgarnie wyraża, to pan, to pana możemy dojechać yy, po prostu prokuratorem. Czyli nie ma sprawy sądowej, zamiast połączyć coś na przykład z tych samych zarzutach. ktoś tak. jeździ po Polsce, jest wzywany. Tak. Tylka, tak. Próba aresztowania ciągłe, no to to jest. Tak być nie może. Znaczy to jest. W takie rzeczy, wiecie Państwo. Yy, to jest charakterystyka państw totalitarnych, to co zrobił PiS. To znaczy, żeby na początku idziemy po najsłabszych. Szanowni państwo, jedynym powodem, dla którego nie aresztowano mnie, e... ostatnio, jak żeśmy rozmawiali z mecenasem Romanem Giertychem, to mi powiedział: Ale ja jestem ateistą, że powinienem Bogu dziękować że to jest właśnie że w końcu, że... Jarosław i Wąsik bali się czegoś, co mogą znaleźć i co się wyklika. I nagle no to, się pokaże. To jest to też jest, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, wyobraźnia u nich dobrze pracowała, to znaczy zawsze jest, zawsze była jakaś, zawsze było jakieś, ale pytanie jest takie, skoro zwykle byliśmy na pewne rzeczy przygotowane, to co będzie tym razem. Natomiast to jest, powiem Państwu, że to nie jest miłe, bo ktoś mnie, jeden z moich wieloletnich kolegów, ostatnio mi sugerował, że zatraciłem obiektywizm w patrzeniu na rzeczywistość. Ja powiedziałem, że jeżeli. Zacytuję Leszka Balcerowicza. Równy dystans do głupoty i podłości i czegoś, co możemy nazwać prawdą, racją, a przynajmniej krokiem we właściwym kierunku, to nie jest y, niezależne dziennikarstwo, to nie jest tego, to jest po prostu tego, znaczy powiem Państwu, to jest, to jest proste, to jest tego, no PiS jest po prostu złem. Y, to, co robił PiS, to jest zło i zło musi być ukarane. Ja bardzo się cieszę, że Wąsik, bo ja mówiłem im, zawsze ludziom, y, mi zawsze mówić, że będzie konstytucja jakiś Kiszczaka. Ja patrzę na Donalda Tuska jako faceta, który ma dzieci, ma wnuki, normalny facet, i którego rodzinę zaatakowali. I on tu nie musi zdobywać się na empatię względem Tomka, mnie, Giertycha. Ponieważ, proszę i... Państwo, proszę mi uwierzyć, on był w najgorszej sytuacji. Tak. To znaczy, tak, jak uderzono jego, nie uderzono nikogo z nas. My. Z pewnych względów, drodzy Państwo, nazwijmy to, no, no, no bo nie da, się, nie da się opowiedzieć tego, co mu zrobiono, nie naruszając prywatności e, domu e, Tusków. Tak najbardziej kolokwialnie mówiąc. Ale proszę, musicie nam uwierzyć na słowo, że tam przekroczono wszelkie dopuszczalne, jakiekolwiek bariery. Ale nie. Udało im się, ale zbyt to jest. Nie udało im się. Ach, nie, to jest w sposób tak znaczy do, dezintegracja, napuszczanie tak. ludzi na siebie, wewnątrz tego. To są takie jest te rzeczy, które można powiedzieć. Przede wszystkim testowanie, wykorzystywanie prywatnych informacji no, do hejtu internetowego. Tak. To są te rzeczy, które się nigdy nie powinny zdarzyć. Bo państw, w starciu z państwem, znaczy oni, ja myślę, że jest to słynne powiedzenie, że karma to jest taka suka, która wraca. I, i to mówi się karma, czyli przeznaczenie że karma, jeżeli zrobisz komuś coś złego, to to do ciebie wróci. Ja powiem Państwu, że to jest, to jest aż, aż, aż zbyt prawdziwe, zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak słyszę, drodzy Państwo, codziennie relacje, co tam się dzieje u Wąsika i Kamińskiego w pierdlu do którego wrzucili Tomka na dwa lata, do którego planowali wrzucić mnie, to, to odczuwam coś w rodzaju satysfakcji, że mam jakieś tam parę procentików udziału w tym, że trafili tam, gdzie trafili. I mam nadzieję, że dzięki kolejnym, kolejnej pracy, którą ktoś mnie zawsze pytacie państwo, skąd my czerpiemy energię, no to się po prostu nie może nigdy powtórzyć. To się, nigdy nie może, to się nigdy nie może więcej powtórzyć. Ci ludzie, którzy dołożyli do tego, że wiecie Państwo, że CBA się kojarzy. Ten, ten to... kwik, zobacz przed, przed przekazaniem prokuratury, to jest kwik, Szanowni Państwo, to jest ryk. Tam dopiero są rzeczy. No to tak, jest... bo to jest, drodzy Państwo, pan, pan, jeden z panów zastępców wydał rozkaz, ja tylko jeszcze brakowało w tym rozkazie, że będą strzelać do każdego, kto się zbliży do prokuratury krajowej niewłaściwie ubrany. Jest to śmieszne, drodzy Państwo, ponieważ proszę mi wierzyć, że sprawa się rozwiąże w poniedziałek i, i, i to nie będzie tak, jak oni myślą. Oni są zbyt leniwi i zbyt źle zorganizowani, żeby być w stanie powiem, pokonać kogoś, kto, kto był na tyle pracowity, żeby sprawdzić sposób powoływania, bo to, bo to świadczy, drodzy Państwo, o metodologii, to znaczy, że to jest człowiek, który po prostu podszedł właściwie, ja nie wiem, drodzy Państwo, złożyłem gratulacje na właściwe ręce, natomiast powiem Państwu tak, ja z natury rzeczy powiem tak, jak będą chcieli, to powiedzą, kto. Jak nie będą chcieli, to nie powiedzą. Po co, po co zadawać pytania i tworzyć nacisk, który, który, nie, który, 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 który psuje atmosferę. Więc złożyliśmy oczywiście gratulacje dla człowieka, ale nie wiemy, kto, nie wiemy dziś, kto z ludzi wymyślił. Czy to sam pan Bodnar, czy też któryś z jego drużyny. Natomiast to świadczy o właściwym podejściu do zagadnienia. Czyli e, o tym, że się bierze na samym początek i się po prostu... Ja, ja to mówię jako szachista. Jak siada się, siada się szachista e, do pozycji i mówi się mu, żeby rozwiązał ją, to pierwsze co on robi, to on zaczyna odliczania liczenia bierek. <grym> oceńmy najpierw, kto stoi lepiej materialnie. Oczywiście dobry szachista to policzy to w ułamku sekundy, ale to jest podstawowa rzecz. OK, Kto ma więcej materiału? Dopiero potem zaczynamy zastanawiać się, jaka jest ta pozycja. I tutaj widzę takie, powiem tak, widzę człowieka, który podszedł do problemu po prostu metodycznie, bo zaczyna się, jak się właśnie podchodzi do problemu, rozwiązania problemu pod tytułem Barski, to się zaczyna metodycznie. Czyli w ogóle sprawdźmy na początku, czy pan Barski jest tym, za kogo się podaje. Aha, mówi, że jest pan prokuratem karierowym. No dobrze, to sprawdzimy, czy jak pana powołano. O, pana nie powołano w ogóle. No to dobrze, no dziękuję uprzejmie, ja do widzenia, mamy problem z głowy. I to jest to jest piękne w tym. Natomiast ja powiem Państwu, tam liczba branych zakładników, oni wywalali rodziny. To znaczy, było w ten sposób, że zwalniano żony za działalność mężów, braci za działalność braci, znajomych. Ja miałem, drodzy Państwo, dwóch kolegów dobrych w TVP. W 2018 roku ich wezwano do słynnego Pawła Gajewskiego, Parasol, ksywka Parasol, ponieważ był sfotografowany jak e, e, trzymał ten parasol nad Jackiem Kurskim, to jest ten pan, który zarobił milion złotych rocznie w TVP, chociaż uwaga, to Państwa zszokuje, przyszedł do TVP bez matury, ale chciał się kształcić, miał wolę kształcenia się, w TVP zrobił maturę, po czym uwaga, przed tym, jak przyszedł z TVP do Narodowego Banku Polskiego, to jeszcze mu się udało zrobić, uwaga, licencjat. Więc, drodzy Państwo, można powiedzieć, że rządy PiSu są rządami eksplozji edukacyjnej w Polsce. Że ludzie robią matury, ludzie robią wyższe wykształcenie. I tam, drodzy Państwo, Paweł Gajewski, że tak powiem, to był ten człowiek, który wezwał delikwenta jednego, i powiedział mu, że Wąsik z Kamińskim mówił, że musisz odejść, bo masz kontakty z Pińskim. Ale to jest jeszcze lepsza rzecz. Ten sam Paweł Gajewski kilka miesięcy wcześniej wziął drugiego z moich kolegów i powiedział tak. Słuchaj, jest problem, ponieważ ty rozmawiasz z Janem Pińskim telefonicznie na temat choroby alkoholowej Mariusza Kamińskiego. To jest ta historia, drodzy Państwo, jest najbardziej zabawna. To już nawet nie o to chodzi, że oni podsłuchują, ale że rozmowa na ten temat ląduje u założnika Jacka Kurskiego, który przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z delikwentem, żeby on już więcej tego nie robił. To już znaczy, to już dochodzimy do sytuacji takiej, w której oni rozpowszechniają informację, że każdy człowiek, który gdzieś tam pracuje, musi się liczyć z tym, że jego telefony tego są po prostu podsłuchiwane. Wiecie państwo, minęło jakieś prawie 30 dni nowych rządów, a ja oprócz tego, że mam dziwne uczucie jak chodzę ulicą, bo cały czas tam próbuję tak jakoś sprawdzić, robię zawsze jakiś taki dziwny jakiś myk, żeby sprawdzić czy ktoś za mną idzie czy nie, no po prostu z przyzwyczajenia, no bo po tylu latach człowiek się dziwnie czuje, no bo... No bo nie chodzi, no nie ma nikogo. No i tak... Czegoś... W pani, ludzie pani Agnieszki z CBA założyli jedną taką pułapkę, ale to możecie ją sobie w noc włożyć. No wam zaraz to rozwalimy. Nie, nie. Za, za karę pójdą, pójdzie ta wasza... Nie za karę, umowa. i tak by, tak by poszło. <grym>, tak <grym>, tak Pójdziecie tak wasza umowa, umowa z biskupem na takie miliony, żeby zamknąć usta świadkowi, który... Yy, Pomógł Wam niszczyć sędziów Sądu Najwyższego. O, będzie straszka. Naprawdę. No tak, Szanowni Państwo, to tak. ta umowa i ta, te sprawy ujrzą w najbliższym tygodniu, ujrzą światło dzienne. Skąd byście wzięli 112 milionów? No jak to skąd? To, drodzy Państwo, powinno być. Nasze, nasze. Tak. Żeby, żeby skręcić sprawę. Tak. Znaczy no, nie? Żeby wyprać. Prawa... Podobna do afery gruntowej, a może jeszcze, jeszcze gorsza dla Was. Znaczy, Gruntowa ma tyle wspólnego, że oni ją wykreowali po prostu. Szanowni wykreowali. Państwo, to jest to, że <laughs> bea PiSu nie ścigało w dużej części korupcji na tak zwanych dużych, na, na, na dużych nazwiskach, tylko ono ją kreowało. Szanowni Państwo, wnioski z tej naszej pogadanki dosyć smutnej, wyjątkowo, bo zwykle się nabijamy, są następujące: że PiS, służby PiSu stosowały metody rosyjskie. Do ustalenia pozostaje, kto ich tego nauczy. Historia bez cenzury, Zemsta Syna Napoleona, to jest, drodzy Państwo, materiał, który opowiada o tym, jak nieślubny syn Napoleona wziął udział w zgnojeniu Rosji podczas wojny krymskiej. To on podpisywał pokój w imieniu Francji, w którym Rosja była na kolanach. Oprócz tego bandyci Piłsudskiego i świetny materiał mecenasa Ceglarskiego, który napisał tekst o tym, że książka o Nikodemie Dyzmie była tak naprawdę portretem w krzywym zwierciadle marszałka Józefa Piłsudskiego. Dobry dobrych kioskach, w dobrych empikach. A teraz Tomek Panie Jarosławie, a w zasadzie czy Pani Zosiu po 17 raz będzie, no będzie coś, czego Pan będzie niezadowolony, bo będziemy Panu to rozwalać cały czas. I pewnie ogląda nas Pan Zbigniew, no życzymy zdrowia, naprawdę. Pani Zbigniewie, Panie Jarosławie, instalowanie agentury na nic się zda, bo na przykład ja już teraz informuję, proszę Pana prokuratora i ministra sprawiedliwości Bodnara, żeby na przykład zmienił, jak już będzie w prokuraturze krajowej, będzie od poniedziałku, zmienił albo odsunął y, sekretarki, powiedzmy, czy sekretarkę i kierowcę, którzy zostali zainstalowani tam w czasach jeszcze pana ministra Świątarskiego, którym jest takie, takie miasto niedaleko Warszawy, w którym jest wielka elektrownia. To już będzie wystarczające. Panie Jarosławie, będzie pan ślepy i głuchy, ja to panu załatwię. Ziobro też. Nie będziesz miał swoich. Skończy się. Nie będzie. Ziobro myślał, że ma wszędzie uszy i oczy. I ja, Ziobro, ci te uszy i oczy wszędzie wytropię i ci te uszy i oczy zamknę. To znaczy nie to, żeby ktoś mówił, że ja chcę zamknąć Ziobro oczy. Niech żyje jak najdłużej. I Jarosław też. Koniec. Skończyło się. Szanowni Państwo, do zobaczenia.